stoi pod zagrożeniem tutaj sytuacja naszych młodych adeptów najliczniejszej akademii, chciałem to podkreślić, sportowej w mieście. Akademia Skry Częstochowa wychowuje obecnie 500 dzieci, które aktywnie spędzają czas i walczą o realizację swoich marzeń. Niestety w przypadku tej degradacji możemy spodziewać się znaczącego spadku zainteresowania treningami w naszym klubie. Również z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że nie przetrwa działalność jedynej w mieście szkoły mistrzostwa sportowego, której założycielem jest również Skra Częstochowa, a do której uczęszczają uczniowie, którzy w 40% są z innych ościennych powiatów i innych zakątków kraju. W wielu przypadkach mieszkający na co dzień w bursach miejskich, a zdecydowali się tylko na naukę w naszym mieście i uprawianie sportu z perspektywą gry na odpowiednim poziomie. Co może zostać zniweczone przez brak z Państwa strony, moim zdaniem, dobrej woli. Bo tutaj chodzi tylko o dobrą wolę, wszystko w figurowaniu odpowiedniej procedury i wydzieleniu tych środków na tą trybunę. Z naszej oceny i wycen, które też przeprowadziliśmy, bo zrobiliśmy rozeznanie rynku, ta trybuna, którą tu Państwo widzą, 2400 miejsc, zadaszona ze stanowiskami dla kamer podczas transmisji telewizyjnych, stanowi koszt około 0,25% rocznych wydatków tego miasta, a myślę tutaj o kwocie 5 milionów złotych. 5 milionów i odpowiedzialność, która leży w Państwa sercach i potocznie mówiąc rękach. Większość z Państwa była już na naszym obiekcie po modernizacji i nie jest tajemnicą, że środki, które zostały przekazane, tutaj należy ponownie podziękować za taką możliwość miastu, stanowiły 6 milionów złotych. Mówimy o 5 milionach z budżetu miasta i milionie złotych z budżetu, 5 milionach z Polskiego Ładu i milionie złotych z budżetu miasta.